sędziwy starszy pan, siwa broda, zawsze uśmiechnięty, choć bardzo zmęczony. Mieszkaniec nieba, może dalekiej Laponii. Taki wizerunek świętego Mikołaja mają najmłodsi na całym świecie. Dzieci grzeczne i te, co rozrabiają, czekają na niego cały rok. Każdy ma nadzieję, że dostanie upragniony prezent. Kilka dni temu w Domu Ludowym w Duńkowiczkach, gmina Orły, zebrały się dzieci z okolicznych wiosek, aby powitać Mikołaja. W oczekiwaniu na niego młodzież z tutejszej szkoły przygotowała spektakl teatralny o Królewnie Śnieżce i Krasnoludkach. Piękne widowisko wprowadziło wszystkich zebranych w baśniową atmosferę. Kiedy dzieci bawiły się do rytmów dyskotekowej muzyki, nikt nie zauważył, kiedy wyczekiwany gość przybył na salę. Radości była co niemiara. Mnóstwo prezentów, a niektóre z nich były tak ciężkie, że dzieci nie dawały rady ich unieść. Musiały prosić starszych o pomoc. Prezenty były bardzo obfite, a ich zawartość dokładnie przemyślana. Znalazły się tam głównie przybory szkolne, gry planszowe, owoce oraz mnóstwo słodyczy. W każdej jednej dziedzinie jest to taka inwestycja w przyszłość, jeśli chodzi o dzieci. Czy to są paczki mikołajowe, tak jak jest teraz okres właśnie, kiedy możemy bardziej drugim osobom czynić dobrze, czyli dbać o nie, pamiętać. Święty Mikołaj nas uczy tego, że należy pomagać, zwłaszcza tym, którzy najbardziej tego potrzebują. I myślę, że ta pomoc, dzieci niejednokrotnie czekają cały rok na to, żeby właśnie móc się spotkać w takim miejscu, jak tutaj w Duńkowiczkach w tym roku, żeby móc się spotkać i otrzymać tą paczkę. Pracownicy Urzędu Gminy Orły od wielu lat zapraszają Mikołaja do siebie. Mówią mu, czego najbardziej potrzebują dzieci, do których powinien przyjść. W tym roku wybrano grupę najbardziej potrzebujących, około 60 dzieci z całej gminy.